No i cześć, dzień dobry. Nawet nie wiecie, ile ja czekałam, żeby móc nagrać cokolwiek. Niestety od mojego ostatniego filmu trafiłam do szpitala. To było w sierpniu. Tak, trafiłam do szpitala i nie wyszłam do wczoraj, a mamy październik. Także siedziałam w szpitalu 2 miesiące. No, kawałek sierpnia, wrzesień, połowę października ponad. Wyszłam wczoraj, a dzisiaj mamy 18? 19? Chyba 18. No, wczoraj wyszłam ze szpitala w końcu. Powiem wam szczerze, jak wchodziłam do szpitala, było piękne lato, a wychodziłam, jest piękna złota jesień, także trochę lata straciłam. Zamknięta w czterech ścianach, no ale jak mus to mus, niestety musiałam, czy niestety dobrze, że byłam, czekajcie, nie mogę sobie złapać, mi niewygodnie, nie mogę sobie złapać, dobrze trzymać aparatu, no, także ja wyszłam, żyję, odzywam się do was i już nie jestem sama, także siedziałam po to te 2 miesiące w szpitalu, żeby wyjść już dwójkę, właśnie moja dwójka. Nie wiem, czy ją słychać, bo leży przede mną w łóżeczku. Ja jak chwilowo jestem u rodziców. No właśnie. No to jest właśnie moja dwójeczka, więc nie wyszłam sama. Jestem, powiem wam szczerze, jeszcze zmęczona. Dzisiaj mija tydzień, odkąd młody jest na świecie. Miałam cesarskie cięcie robione. W sumie miałam jeszcze być tak do przyszłego tygodnia w szpitalu, ale niestety okoliczności zmusiły nas mojego lekarza do nagłego cięcia w piątek. Miał dyżur i stwierdził, że nie czekamy i mnie po prostu dołapał tak z doskoku. Nie byłam w ogóle planowana w ten dzień i w ogóle nie mam planowana na cesarkę, także tak mnie po prostu dołapał. I tak. Miałam cesarskie cięcie i powiem wam szczerze, że boli. No dłużej się dochodzi. Z tego co widziałam dziewczyny po normalnym porodzie, a cesarce to jest różnica, moim zdaniem. No ale niestety, ja nie wybierałam tego, że chcę cesarkę. Akurat okoliczności to zmusiły nas do tego, żeby ciąć, bo no, młody jest wcześniakiem. Urodzi się w 36 tygodniu, ale no, prawie 37 tydzień ciąży, ale nie był w inkubatorze, ale nie od razu był przy mnie, także uratowało mnie to, że 5 tygodni wcześniej miałam sterydoterapię na jego płuca. I tyle. Także młody jest zdrowy. To jest najważniejsze. Teraz wam troszeczkę go pokażę, bo śpi. Jest jeszcze trochę żółty, bo miał dość wysoko tą żółtaczkę, ale no nie musiał być naświetlany. A uwierzcie mi, ja ostatnie 2 dni w szpitalu walczyłam o to, żeby nie był naświetlany, żebyśmy mogli wyjść. A to po prostu trzeba dziecko karmić regularnie, dobudzać, bo dziecko śpi wtedy bardziej niż inne dzieci i nie chce jeść. Więc ja go co 3 godziny regularnie budziłam, karmiłam. Byłam niedobrą matką, ale dzięki temu mogliśmy wyjść ze szpitala. No, prawie tydzień leżeliśmy po porodzie, bo ja miałam jeszcze bakterię jakąś i takie tam. Dobra, także przedstawiam wam mojego synka. Taki początek vloga. Jestem rodziców, więc to będzie vlog taki domowy, pieluchowy i tym podobne. Także cieszę się, że już jestem. Witajcie z powrotem wśród żywych. Proszę, a to moje żółciutkie szczęście. Mam minę. Tak. Powiemy, jak masz na imię, jak będziemy już w pokoju, w domu u siebie, no nie? To zobaczą. Przedstawisz się sam. Także widzicie, śpi, najedzony, jeszcze tak z godziny pewnie będzie spał i za godzinę będziemy się znów karmić. Tak, nie śpi w takim razie. A ja dochodzę do siebie i już jest dobrze, no już chodzę, ja już pierwszego dnia chodziłam. Panie się ze mnie lekarki śmiały, bo ja na sali pooperacyjnej, zaraz po pionizacji zaczęłam spacerować. Zaczęłam spacerować i myślałam, że mi się coś dzieje. Ja mówię, że nie, że ja po prostu muszę dojść do siebie, żeby jakoś to dziecko mieć, tak?
Więc ja od razu spacerowałam, muszę iść do fryzjera, patrzeć jak ja mam odrost, jakieś siwe włosy. Ale to w przyszłym tygodniu pójdę. W końcu, wiecie, jak się cieszę, że nie mam tego strachu, że pójdę znowu do szpitala. Bo ja byłam najpierw 2 tygodnie w szpitalu. Potem miałam 2 dni przerwy, bo wyszłam na własne żądanie. 2 dni przerwy, niecałe. I trafiłam już na kolejne 5 tygodni. Czyli tam 6 do szpitala, więc miałam taki teraz, wiecie coś, wyszłam ze szpitala i strach taki, że znów tam trafię, ale już jest dobrze. Młody jest na świecie, więc już nie trafię do szpitala, bo jest już bezpieczny. Tak. No. Także najważniejsze, że jest zdrowy. Tego się najbardziej bałam, wiecie? Żeby był zdrowy. Dobra, to ja kończę, bo mama robi obiad. Boże. Po 2 miesiącach normalny obiad jem. Nie szpitalny. Wiecie o tym, że ja w ciąży schudłam? To jest najlepsze. Także teraz tylko trzymać dietę i będzie dobrze, więc... Tylko jeszcze mi brzuch widać. Znaczy wiecie, bo się jeszcze nic tam nie skurczyło do końca, więc jeszcze jest brzuch. I pewnie jeszcze będzie, ale najważniejsze mam pokarm, więc... Chociaż 2 razy dziennie młody je moje jedzonko. Dobra, koniec, bo to takie będzie maminy. Maminy strasznie ten vlog. Kupiłam sobie przed chwilą pierścionek, kolczyk do chowarki i za chwilę go założę, bo nie miałam go przez długi czas. 2 razy tylko przebijam dziurkę, żeby nie zarosła. Także wracam stara Beata. A tak jeszcze, no, mówię do was z łóżka. Powiem wam szczerze, że tak w sumie stwierdziłam, że ostatnio, przez ostatnio już tak wczoraj, dzisiaj, bardziej bolą mnie plecy. Muszę się poprawić. Bardziej bolą mnie plecy i krzyż niż tak naprawdę rana, bo rana mnie ciągnie, ale się podobno bardzo ładnie goi, więc za 3 dni mam już ciągnięcie szwów. Miałam je dzisiaj, ale mój lekarz prowadzący stwierdził, że ja przyjdę do niego. I u niego będę miała ściągane szwy, a nie w ambulatorium. Także jadę do niego w poniedziałek. Tak, dzisiaj mam piątek, więc dzisiaj równy tydzień, jak się młody urodził. W tamten piątek się urodził. 21 minut przed północą. No. Także jest dobrze. I bolą mnie najbardziej krzyże, ponieważ, no tak jak mówiłam, byłam 2 miesiące w szpitalu i nie wolno mi było za bardzo chodzić. Ja musiałam leżeć, głównie leżeć, więc spacerowałam tylko do ubikacji z powrotem. I to było wszystko. Także 2 miesiące leżenia doprowadziło do tego, że teraz muszę dojść do siebie, ogarnąć się i dopiero żyć. No i mamy dzień następny. Ja już nie taka ładna, bo nie wymalowana, ale jedziemy na spacer. Także do zobaczenia na spacer. Jeździe samochodem od sierpnia. Pierwszy raz siadam w samochód, bo musimy jechać dzisiaj zarejestrować młodego do urzędu. Ja jadę na zdjęciu szwów. Bo się boję. Ale mój lekarz mi będzie zdejmować. Na szczęście, bo normalnie to się jedzie do ambulatorium i tam ci zdejmuje, kto tam jest, ale mój lekarz mi powiedział, że mam przyjść do niego dzisiaj właśnie. Żebym przyszła specjalnie do niego, że on mi zdejmie te szwy. Powiem wam szczerze, że ranę mam piękną. Wiadomo, jeszcze mi tam trochę boli. Za
zaczepiłam się swoją kurtkę, wiecie co, jaka jestem szczęśliwa i naprawdę mam więcej luzu niż miałam w tej kurtce, czyli naprawdę zeszłam z wagi i powiem szczerze, cieszę się, bo to utrzymuję teraz, nie jem słodyczy ani takich rzeczy, zresztą się odzwyczaiłam troszeczkę, nawet już Kinder Bueno, które tak kocham i uwielbiam, jem na 4 razy, bo jest dla mnie już za słodkie, więc chcę utrzymać ten trend. Ja ubierając tą kurtkę, cieszę się, bo tutaj jest aż taka, była, powiem wam szczerze, luźna, świetnie. I tylko w brzuchu jest jeszcze taka, że się nie dotknę w brzuchu, no ale ja jeszcze brzuch mam opuchnięty po operacji. Opuchnięty, no i jeszcze macica się nie skurczyła, nie tak, więc jeszcze brzuszek mam troszkę taki niesiajny, jakby to powiedział. Mój chrześniak, jak był mały. Co robi matka 10-dniowego dziecka, kiedy to dziecko śpi? Też idzie, trzyma. Powiem wam, że w nocy ładnie wstawał. Ja byłam z nim o 2 i o 5. I potem rano. Nie mogłam się do 8 odobudzić, powiem wam szczerze. Bo potem też o 7, bo o 5 mało zjadł. I jeszcze o 7 się... No tak do 6 go karmiłam. Siedzieliśmy, no i jeszcze po 7 się budził. Ale to już chyba siostra przejęła, bo ja już nie dałam rady wstać po prostu. No. Także wczorajsze wyciągnięcie szwów nie bolało. Nawet i zapytałam pani, czy to już. Więc tak, więc nic nie bolało. Załatwiliśmy wszystko, młode zarejestrowane. Do 8 października mam wychowawczy i tam do rodzicielski. I potem wiadomo, będą urlopy, więc myślę, że gdzieś koło stycznia 2021 będę wracać do pracy. Bo tak mi wyjdzie z 3 miesiące z tych dwóch urlopów. 26 dni i 24, więc 50 dni to jest 10 tygodni. 4, 8. Listopad, grudzień. Na początku stycznia pewnie będę wracać do pracy. Także ja kończę tego vloga. Bo jak słyszycie, młody już powoli przestaje spać. Aha. Matka musi mu dać powoli jeść. A na szczęście przygotowałam mu, więc podgrzeję tylko.